Nasze małopolskie pola. Proszę bardzo. Ładnie stąd widać Babią Górę. No i mamy fant na wierzchu. Nic specjalnego, ale znalazł się nożyk. To się ma był na grzyba. No. Fajny nożyk. Na wierzchu. Tak. Niero 2. Nieros może. No okej, okay, zaczynamy. Może co fajnego wyjdzie. No, fajne pole, fajne. Fajne pole, no. Dobra, atakujemy. No, pokaż co tam masz już. Teraz to mi wyszło to jakieś, nie? Chyba z lampy, nie? Tak. No, wyszła złotówka PRL. Kurde, bogato. O! Też, 5 groszy. Ładne 5 groszy, druga RP. No, stan naprawdę zjedzony. Ale musimy tu liczyć na jakieś sreberka. No, jakiś pogrzebasz. Jeszcze się trafił, no. Dobra, no to atakujemy jeszcze. No, jest fancik, no, ale to będzie łuska. Pierwsza wojna. No i to tam masz. 10 groszy, międzywojnie, patrz jaki stan, ładny. Jak o na te, kurde, fajna, no. Jak na tę ziemię to no, lala. Lala. Cieszy. Z reguły wodną obżarte, nie? Po krajach. No. No ładnie. To się tak zakonserwowała. Ładna monetka, ładna, ładna. Cieszy. Dobra, zobaczymy co jeszcze. Pokażę ziemia. Gratulacje. Dobra. Do następnego. No. Jest. Nie czyściłem specjalnie właśnie. Ładny brąz, ale nie wiem czy to będzie coś. Może być, wiesz, od uzdy konnej. Od uzdy konnej. Albo też co innego. No ciekawe. No, ciekawe. Patrz co mam. Ktoś to chyba WS-ką jeździł. No, albo komarkiem. A pokaż, to jest chyba jakaś stara świeca. No, czekaj. Izolator specjal. No, izolator specjal. Ciekawe. No. Ktoś tutaj, wiesz, pomiatał komarkiem po polu, kurde, narąbany z festynu. I świecę pogubił. Naprawiał. Dobra. No, naprawiał. Stanął to, żeby naprawić. Ja się... Po pijoku. Dobra, tak. No i w końcu mamy coś ciekawego. No jakiś wisiorek albo odznaka, czekaj. Czekaj. No ciekawe. No coś tam jest, nie? Ale no, ciekawe. Trudno powiedzieć. No, ciekawe. Coś jest. Przeczyścimy jeszcze to no, później zobaczymy. I zobaczymy. No to. Co tam masz? No patrz. Medalik. O, jest medalik. To chyba jest, nie wiem, czekaj. Tu będzie chyba... No nie wzięliśmy szczoteczki, ale... Tu będzie chyba Matka Boża z Dzieciątkiem. No, no widać zarys. A tutaj... Możliwe, że sam Pan Jezus, nie wiem. No może być kaplerzek taki, może być Pan Abo, Jezus. No. No. Cieszy. No dobra, do następnego. Zobaczymy co jeszcze wyjdzie. No pokaż go. Jeden grosik. No. Dzisiaj nam dużo wychodzi, no, ale w międzywojnie. Ale one ładne, w ładnym stanie wychodzą. One się dobrze bronią. No, musiałbym przeczyścić, nie ma szczoteczki, a datę pewnie elegancko widać. No. No dobra. Także ładnie, ładnie to wychodzi. No. Nie jest źle. No to już chyba będziemy mieli komplet. Co tam masz? Właśnie prawie komplet, bo jeszcze brakowało parę sztuk, ale mamy kolejną, drugą RP, dwa grosiki. Czyli już mamy 10, 5, 2, 1. 1. Jeszcze brakuje. Teraz zwyszczewaliśmy. Zwyszczewaliśmy. Będzie, będzie dobrze. No. 50 złotóweczka, może jakaś jeszcze jadzia by wyszła. Albo jakiś rybaczek. Zobaczymy. No, fajnie. Kawałek trybka? Chyba. Czekaj. Chyba trybka od zegarka będzie. No.
co to będzie? Jeden krajcar? Jeden kraj, widać datę, a kurde, nie ma szczoteczki. Tak, jedynka jest. Tak. A mamy tu wykopane. Trochę ją rysłem. Co to jest? Łyżka. A, łyżka. Weź ją. Komisyjnie otwórz. Czy to będzie srebrna? Nie, aluminium. A szkoda. Szkoda. Jeszcze. A wyglądała zacnie. Z początku. Szuska. Czekaj, gdzie ja ją zgubiłem? Tu jest coś. Gdzie? Tak. Patrz. Mówiliśmy o tym, że o międzywojnie i trafiło ale się. Ale ja ty. Mnie trafił. Wiecie, że teraz brakuje tylko złotówki. Złotóweczkę. I w górę. I w górę. Mamy piękny komplecik już. No, od groszówki do 50 groszy. To będzie chyba dzisiaj monetkowe pole z drugiej RP. Ładny stan. One się fajnie bronią. Znaczy, no, na tym polu ładne stany wychodzą, bo na niektórych to są tragedie. No. No fajnie, cieszy. Fajnie, gratulacje. No. Ty, nie piesek to jest? Ty, to jest krzesiwo. To będzie od krzesiwa. Pies, pies myśliwski. Tak, i tutaj miał ten, no, taką łódkę. Takie półkole. Rozumiesz, tylko pewnie jest urwane. No fajny, fajny element, żeś znalazł. To nawet będzie na 100% od krzesiwa. Tak. Super. Jest, czekaj, czekaj. No jest, ewidentnie piesek. Tak. I tutaj tak, tu ma ogon podwinięty. Tak. To nawet widać, nie? Że ma no. Ucho. Tak. Kurde, fajny. Fajna znajdka. Fajna znajdka. No tutaj musiało się odczepić, urwać. Fajne, no. No fajny brąz. Ładny brąz, no. Cieszy. Kurde, ciężkie, fajne. No, podoba. Nie, to już jest fajne. No trochę pole oddało. No cieszy mnie to już bardzo. No a trochę żeśmy już przeszli, nie? Jest tego trochę. O, to jest no, marzenia. Życia brakuje. No. Dobra, trzymaj, gratki. No, dziękuję. Popatrz. Na wierzchu był. Pokaż. Dziubek i na wystawę. No, powiem ci, że jest takie zboczenie, że bez sygnału idzie oko. No, dojrzeć fajne fanty, nawet z plastiku. A dzisiaj nam ładnie skowronki grały. No. Także, no fajna znajdka, wiesz, kto by pomyślał. To. Ale to ciekawe, czy to nie jest z kości, nie? Słoniowej? Ciężkie dość nawet, chociaż nie wiem. Czy to plastik jest? Na pewno? Ciężkie. Nie wiem. Fajna, fajna znajdka. Nietypowa. Wołasz mnie już z daleka. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Co jest? Na wierzchu mamy guziczkę. O kurde, ale się fajnie ustawił. Widzimy tam na nim herb. Pruski. Już widzę. No to weź podejmuj. Kurde. O, cały, z łóżkiem. O kurde, o ty farciarzu. I tu mamy tak. No. Cieszy. Tam jest chyba orzełek, nie? Tak, tak, tak. Fajny, bo kompletny. Cały duży. Trochę go rozwarstwia go. No tutaj taka niełaskawa zima, a fajnie. No, coś nam daje, tak. Puszcza pomalu no. Do ziemi. No to my już po wszystkim taką zrobiliśmy małą rozgrzewkę do tego, co się będzie działo po 1 maja, o ile to nastąpi. No to są nasze dzisiejsze znaleziska. Najbardziej się w sumie cieszę z tego, że prawie żeśmy znaleźli komplet drugiej RP, ale mi się tego nie będzie chciało wszystkiego tu dokładać, no ale brakuje złotóweczki. No, jest złotówka, ale już z PRL-u. No. No. No co tu mogę powiedzieć? Najciekawsze to mamy pieska od krzesiwa. Ojej. No, fajna. To jest fajne. Tutaj niestety nie ma tego, urwane ma właśnie to krzesiwo. Pod nogami. Powinien mieć takie półkole, ale niestety nie ma. No i oczywiście ta zawieszka. To może być, nie wiem. O, teraz ładnie wyszła, patrz. Jakiś znak jest. Może tam w dół jeszcze coś było. Może, no nie wiem, może. No ciekawe.
No takie fanty nie za ładnym stanie, bo takie pole niestety niełaskawe. No ale fajnie było. Trochę żeśmy tam naczaskali. No i ten guziol jeszcze jest spoko. Ale stan naprawdę tragedia. No, no i tyle. Pora uciekać. No dobra, no. Taki skromny wypad, nie wiem, chodziliśmy godzinkę, może no, półtorej. Półtorej będzie. Dobra, no to tyle. Pozdrow wszystkich. No, pozdrawiamy. Do następnej. Na razie, trzymajcie się.